Rozmawiamy z Patrycją Jaskot, dziennikarką i blogerką podróżniczą. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Zacznijmy od, jeżeli chodzi o organizowanie wyjazdów na wakacje, to jakie są twoje rady? Osoby, która przemierzyła 55 krajów. Jakie są twoje 57, rady? No właśnie, 57 krajów nawet, więc jakie są twoje rady co do tego, jak zorganizować wyjazd? Ja mogę mówić o tym 5 godzin i są różne aspekty i różne rzeczy, które jakby składowe na to, żeby zorganizować wyjazd. Więc tak naprawdę pytanie, od czego zaczynamy, bo rzeczy jest mnóstwo, o których warto wiedzieć. Uznajmy na przykład, że udało mi się ubłagać szefa o urlop i mam teraz do zagospodarowania powiedzmy 2 tygodnie wolnego albo tydzień. To i do czego ja mam najpierw usiąść, żeby sobie zorganizować ten wypad? A czy my mówimy o takich mykach niskobudżetowych, żeby to było takie jak najtańsze, jak najfajniejsze? Zawsze ma być jak najtaniej, jak najfajniej. Jak najtaniej, jak najlepiej. Dobrze. Przede wszystkim trzeba być elastycznym. To znaczy, jeżeli udało nam się już wybłagać ten termin urlopu, to nie możemy zamykać się na konkretną jedną destynację, tylko poszukiwać na wielu polach, bo jeżeli nie mamy sprecyzowanego marzenia, bo co innego, jeżeli ktoś na przykład całe życie marzy o tym, żeby na przykład we Włoszech odwiedzić jezioro Garda, to po prostu no, nie odbierajmy mu tej przyjemności, niech już jedzie nad Gardę. Ale jeżeli ktoś jest otwarty na różne propozycje, to szukamy różnych miejsc. Ja na przykład miałam tak, że niejednokrotnie szukałam czegoś i nastawiałam się na coś innego, a wylądowałam zupełnie gdzie indziej, bo na przykład szukałam lotów do Azji, a znalazłam bilety za 700 zł na Dominikanę i wylądowałam na Karaibach. Więc najlepiej po prostu się otworzyć na różne opcje. I też jeżeli mamy już ten urlop i już sięgamy do różnych wyszukiwarek czy do przeglądarek lotów, to nie wpisywać na sztywno dat, tylko zawsze wziąć sobie ten margines 2 dni wstecz, 2 dni do przodu. Dlatego, że czasami wystarczy jeden dzień i różnica w cenach lotów jest ogromna. Jeżeli jedziemy do ciepłych krajów, to mamy ten plus, że nie musimy brać ciepłych, ciężkich ubrań, więc to polecam, jeżeli preferujemy low-costową opcję, ponieważ jeżeli na przykład pojedziemy bez bagażu, to też jest duża oszczędność. Czasami naprawdę wystarczą 3 sukienki na krzyż zwinięte w rulonik, klapki, parę koszulek wystarczy. Nie boisz się tego, bo dużo ludzi sobie myśli, dobrze, to ja muszę wziąć to, muszę wziąć to, muszę wziąć to. Skrupulatnie sobie robią listę, a potem wychodzi, że i tak czegoś zapominamy. Ty się nie boisz się tak wziąć tylko kilka rzeczy? Nie boję się, bo ja wiem, co ja potrzebuję. Bardzo szybko, szczególnie w Azji, mojej takiej ulubionej właściwie części świata, szybko się okazuje, że wiesz, poza tymi klapkami i 3 koszulkami na krzyż niewiele potrzebujesz. Natomiast najfajniej się pakować w sposób zorganizowany. Bo jak tak wrzucamy do tej walizy, że dobra, ta się przyda. Czyli robimy jednak jakąś listę. I to jest najfajniejsze, bo to wiesz, to, że ty zrobisz listę, to jedno, ale potem robisz redukcję. Czyli na przykład stwierdzasz, że te zielone klapki do niczego ci nie będą pasowały, bo masz, nie wiem, same niebieskie sukienki w czerwone groszki, więc out. No i tak potem sukcesywnie, po co mi 10 t-shirtów na 7 dni? I wiesz, usuwasz z listy kolejno te rzeczy i finalnie okazuje się, że można się spakować. Do tego na przykład, jeżeli zakładamy mały bagaż, żeby było taniej, albo bez bagażu, czyli tylko z opcją bagażu podręcznego, to na przykład rolujemy ciuchy, czyli nie składamy je w kostkę, w stosy, tylko je ściskamy i rolujemy. Rulonik do rulonika i wtedy jest więcej miejsca w walizce czy w plecaku. Do butów wciskamy skarpetki. Na przykład ja mam taki też system, że bieliznę dzielę w woreczki osobne, takie płócienne, żeby był porządek w tym bagażu. I też kosmetyki. No na przykład po co mamy tachać litrowy płyn do mycia ciała na 7 dni, jak zużyjemy go tyle. Więc można, ja teraz bardzo idę w stronę zero waste, więc zamieniłam te plastikowe butelki na takie mydełka malutkie, które starczą i na pranie jakieś drobne stroju kąpielowego i do mycia się. I po prostu biorę małe kosmetyki. Przerzucam sobie do pudełeczka łatwo dostępnego w każdej drogerii kremu trochę, żeby nie ciągać ze sobą po całym świecie po prostu wielkich pojemników i pudeł, bo to wszystko zajmuje miejsce. Czyli reasumując, jeżeli chodzi o organizowanie sobie wyjazdu, musimy przede wszystkim nie zamykać się na jedną destynację, rozważyć pojechanie w różne miejsca. Ale ten budżet, który musimy sobie wygospodarować, chyba też nie musi być jakiś gigantyczny, prawda? Bo dużo ludzi chyba myśli, że jeżeli mam pojechać na urlop, na którym rzeczywiście odpocznę, to ja pewnie wydam dużo pieniędzy. Wiesz co, ja na pewno gdybym żyła tak rozrzutnie, nie zobaczyłabym tyle świata. Ja zamiast wydać na tydzień w hotelu na all inclusive, widzisz, nawet nie przechodzi mi to przez gardło, zamiast wydać, nie wiem, 5 tysięcy, wolę za to pojechać na 2 miesiące do Azji. Jakby zdaję sobie sprawę, co mogę mieć w ramach
tych wydatków. Ja myślę sobie, że można to tak fajnie zbalansować, tak? Bo ja też rozumiem, że ktoś po całym roku pracy, jeżeli na przykład może sobie pozwolić na 2 krótsze urlopy albo 1, 2-3 tygodniowy, no chce trochę tego komfortu, więc ja nie każę nikomu spać w hostelach z 15 osobami w pokoju, żeby było taniej. Ale na przykład są różne myki, które powodują, że wystarczy właśnie ten jeden myk, a na przykład cena się zmniejsza. Na przykład szukasz, kupiłeś sobie bilet, już upolowałeś ten bilet na przykład do Włoch, no i szukasz sobie noclegu. I czasami na przykład na Bookingu wystarczy zmienić kategorię wyszukiwań, to znaczy zamiast hoteli poszukać hosteli. I na przykład ludziom hostele kojarzą się właśnie z takim kolonijnym klimatem, to znaczy piętrowe łóżka, 20 osób w pokoju i impreza. Ale zdarza się, że te hostele czasami są po prostu jak takie hotele, pensjonaty i guest house'y. To znaczy ja na przykład w Wietnamie, generalnie w Azji za 20 zł potrafię znaleźć hostel, który nazywa się hostelem, ale mam dwuosobowy pokój, białą pachnącą pościel, mam ręczniki, mam basen i nawet jeszcze śniadanie w cenie. Więc czasami taki jeden myk powoduje, że ta kategoria się zmienia i te ceny od razu maleją. Czyli po prostu bądźmy otwarci na nowe wyzwania. Tak, tak. I nie bać się jakiegoś właśnie taniego noclegu. Czasami dostaję pytania, no jaka jest gwarancja, że ten nocleg będzie dobry? No nie będzie. Jeśli ktoś planuje objazdówkę, zmianę miejsc, no to jak się tam raz prześpi w trochę gorszych warunkach, no to nic się nie stanie. Ja na przykład robię tak, że jak wyjeżdżam low budżetowo na dłużej, na przykład teraz byłam w Kazachstanie, to jak miałam jedną noc taką bardzo nisko budżetową, to wynagradzałam sobie kolejnej nocy na przykład coś lepszego. Też tak można balansować, nie? Że śpimy przez tydzień w tańszym hostelu, ale na przykład ostatni tydzień na petardzie po prostu 5 gwiazdek i basen na dachu. Więc to zależy właśnie od budżetu też. Fantastycznie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Radio Z i już.